Hej wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale Eni kombinuje z papierami i dzisiaj dla odmiany haul zakupowy, ale nie z Actiona, tylko ze sklepu internetowego, jakim jest Na Strychu. Troszeczkę zaszalałam, ponieważ mąż też tam chciał pewien prezent. Ja też pragnęłam pewne rzeczy, które są dosyć droższe, na które już długo, długo miałam chrapkę. I stwierdziliśmy wspólnie, że sobie po prostu zrobimy troszkę wcześniejsze prezenty świąteczne. Za to no niestety w okresie świątecznym od siebie prezentów już nie dostaniemy, nie będziemy kupować, bo no ruszyliśmy swoje, że tak powiem, oszczędności, żeby i mój mąż był zadowolony, i ja była zadowolona. Także za chwilę Wam pokażę, co takiego sobie zamówiłam, bo dość spore zamówienie jak na jeden sklep. Także zapraszam serdecznie do oglądania. A jeszcze Wam powiem, że prócz tego właśnie tych całych zakupów, z tych dziurkaczy różnych i elementów do wycięcia, na koniec Wam pokażę, jak co wycina, więc też potem możecie zostać, żeby zobaczyć, czy fajne wzory z tego wycina, jak to wycina i czy się fajnie sprawdza. Także jeszcze raz zapraszam do oglądania. No i pierwsze, co Wam chciałam zaprezentować, to Misty. Misty, które za mną chodziło już bardzo, bardzo długo. Strasznie chciałam to mieć właśnie do takiego profesjonalnego stemplowania, żeby można było odbijać jeden stempel parę razy, bo bardzo często zdarza mi się sytuacja, że nierówno mi się gdzieś odbije. Także myślę, że to będzie w końcu taka fajna, pomocna sprawa, żeby mieć idealny stempel i nie bać się ich używać, bo tak to szczerze mało używałam stempli, bo i tak gdzieś tam mi się coś odbiło, gdzie nie, gdzie nie, nie, do, nie za, niezbyt fajnie i przez to gdzieś mi się to już dało, długo, długo marzyło. No i te Misty występuje w trzech rozmiarach, takim małym, średnim i bardzo dużym. Ten duży to bodajże nawet jest wielkość 30x30, no ale stwierdziłam, że to bez przesady, to już naprawdę jak ktoś ma mnóstwo pieniędzy, żeby przeznaczyć na taką Misty, to sobie może pozwolić, ale bez przesady. Ja i tak się zastanawiałam między małą a średnią, ale stwierdziłam, że jak już kupować, to wolę sobie dołożyć te parę złotych troszeczkę więcej, ale mieć już pewność, że jak będę chciała sobie na większym jakimś arkuszu coś odstemplować, to będę miała miejsce, bo te małe nie zawsze może się potem sprawdzić, jak na przykład chcemy do albumu większego coś tam odstemplować. Także sobie wzięłam już tą średnią. No szybko Wam pokażę, jak to wygląda, ale powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego zakupu, że wreszcie to mam. No najtańsze nie było, bo za taką Misty troszeczkę się płaci, ale no cóż. Rzecz, którą się kupuje, myślę, raz na długo, 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 więc można sobie pozwolić. No i to jest taka właśnie wielkość. O, tak wygląda. To sobie kładziemy stempel. Sobie potem tu przyklejamy ten stempel i możemy mnóstwo razy odbijać w jednym miejscu, żeby mieć właśnie stempel, powtarzać sobie wzorek, tuszować, bo do tego mamy magnesy, które nam trzymają równo kartkę. Także fajna sprawa, tak się prezentuje. I mam nadzieję, że będzie mi na długo służył. Także to jest taki pierwszy zakup, najdroższy z tego sklepu, ale z którego chyba najbardziej jestem zadowolona. Drugi zakup, z którego też bardzo się cieszę, jest to dziurkacz brzegowy. Ostatnio kupowałam mój pierwszy taki z tych dużych. Bardzo mi się spodobał. Tym razem stwierdziłam, że wezmę sobie z tej firmy. Ale ostatnio spotkałam się właśnie u dziewczyny jednej z niefajnymi komentarzami na ten temat, więc nie mogę się doczekać, aż go odpakuję i wytestuję, czy faktycznie on szarpie papier. Bo dziewczyna właśnie pisała, kiedy jej powiedziałam, że też, że super ma właśnie ten wykrojnik, że sobie go właśnie zamówiłam, żebym uważała, bo on na początku podobno bardzo tępi papier.
Na co też druga się tam z was odezwała, że też jej tak robi, tylko że jej to nie tylko na początku strzępiło, tylko cały czas strzępi, że zastanawia się nad reklamacją. Także mam nadzieję, że nie będzie się z tym nic działo i że się na tym nie zawiodę, bo no kurczę, no to jest mój dopiero drugi dziurkacz i naprawdę długo się zastanawiałam, czy sobie na niego pozwolić, czy nie. Jeżeli się okaże, że coś źle wycina, to no, nie będę zadowolona. Następną rzecz, którą już dawno chciałam, to dziurkacz do kwiatków, żeby sobie swoimi rano fajnie, właśnie szybko wycinać, robić kwiatki, takie właśnie zwykłe. Wziąłem sobie taki 5-centymetrowy większy. Na sprawdzenie na razie jeden. Następnym razem sobie wezmę może ten właśnie z tego 3,7 cm, żeby mieć też te mniejsze płatki. I jeszcze taki wzorek. I tego coś sobie wezmę, ten jeszcze mniejszy, ten 1,6. I będę sobie kompletowała większe i mniejsze różne kwiatuszki. Także też się cieszę, że wreszcie mam dziurkacze z kwiatkami, bo też długo, długo je chciałam. Następna sprawa to wykrojniki. Już wam na pierwszym filmiku, który pokazał się na kanale moim z kwiatami, właściwie to był drugi filmik chyba na kanale, gdzie pokazywałam moje pierwsze kwiaty. I pierwsze próby z robienia kwiatów własnoręcznie. Mówiłam, że będę chciała zakupić sobie jeszcze jeden wykrojnik, ponieważ do kwiatów mam do tej pory miałam tylko jeden i to jest mój drugi, jaki mam do wycinania kwiatków. Także mam nadzieję, że się mi fajnie sprawdzi. Także będę dziurkaczami robiła teraz kwiatki tamtym wykrojnikiem starym i tym. I następne to też listki. Listków nigdy nie za dużo. Bardzo mi się spodobał ten wzór. Taki myślę do wielu kompozycji będzie pasować. Także jeszcze taki wykrojnik. Sizzixa też takie świąteczne. Mamy tu najróżniejsze, dużo różnych wykrojników, więc to mi się podobało, że nie był jeden wzór, tylko różne i dosyć ciekawe wzory. Także też się nie mogę doczekać, jak będę z nich wykrajać. I zdecydowałam się na wykrojnik właśnie po licencji. Zastanawiałam się, jaki wziąć, bo ten miał takie właśnie takie jakby postrzępione, ale właśnie stwierdziłam, że takie proste można sobie na ich wzór nawet wyciąć tym i sobie to po prostu poucinać, żeby nie było. I też podobny wzór możemy wyciąć, po prostu sobie to doobcinać albo ręcznie gdzieś tam uzyskać taki wzór w Famiranie, a takiego no, już by było ciężej, więc stwierdziłam, że wezmę sobie tą platformę Sizzixa, ja mam Big Shota, także prócz tej akszonowej maszynki, także spokojnie będę sobie robiła takie poisencje. No i maskę taką właśnie z takimi kółeczkami, coś będę z niej próbować robić. Kolejne rzeczy to różne rzeczy do stempli, no bo jak Misty to i muszą być różne rzeczy do stemplowania. Także tutaj poduszeczki już sobie zapas wzięłam. I właśnie aplikator do stemplowania. Więc tutaj to. I jeszcze do takich różnych no-name'ów, jak to się mówi, stempli, takich właśnie, co kupuję w Biedronkach, nie Biedronkach, to też takie właśnie zwykłe, proste stempelki w różnych rozmiarach. Kiedyś takie miałam, ale już są tak zniszczone, że czas na nowe. No i zdecydowałam się na te distresy. Na razie małe, żeby sobie sprawdzić właśnie te tusze. Chciałam ogólnie też duży z Vintage Photo, ale niestety był niedostępny. Co bardzo żałuję, bo bardzo go chciałam. No ale chociaż tu mam taki old paper, więc zobaczymy, jak się będzie mi sprawdzał. Więc wziąłam sobie na razie takie cztery odcienie tych małych. Dobrałam sobie jeszcze jeden czarny. Też chciałam z innej firmy, ale nie było, więc no, czarnych to nigdy nie za wiele. Także sobie jeszcze wzięłam. No i stempel aparacik, który ostatnio bardzo często się już pojawia w dużo pracach. Fajnie go odbić właśnie na matach, żeby wiadomo było, gdzie zdjęcia powinny się znaleźć. Także taki stempelek z Latarni Morskiej. Także też stwierdziłam, że będę też tak robić, jeżeli to będzie dla kogoś, komu nie będę miała tak czasu wytłumaczyć, gdzie zdjęcia się wkleja. Trochę podstaw.
Czyli buteleczkę na klej sobie wreszcie kupiłam. Dużo osób poleca taką buteleczkę, więc stwierdziłam, że też do sprawdzenia sobie wezmę. Magnesy, które znowu wzięłam za małe. Już naprawdę z tymi magnesami to ja nie wiem, na co patrzę, ale myślałam, że będą większe. Ale zobaczymy, może będą trzymać. I takie narożniki brzegowe, bo ostatnio mi się złote zaczęły kończyć, bo bardzo dużo używałam właśnie złotych i różnych takich miedzianych. Serwetki w takim fajnym złotym kolorze, bardzo mi się spodobały, więc stwierdziłam, że sobie je wezmę. 5 sztuk w jednym. Wstążkę brązową, bo w takim kolorze nie mam w ogóle wstążki. Ostatnio zużyłam taką końcówkę, którą właściwie miałam od skrapiusty, gdzie mi zapakowała prezent. I właśnie wtedy się zorientowałam przy robieniu właśnie vintage'owych prac, że nie mam brązowych wstążek. Jeszcze muszę sobie taką jaśniejszą kupić, ale jeżeli chodzi o brązy, to właśnie bardzo były niedostępne teraz w tym sklepie, więc w Actionie kiedyś znajdę, bo tam często są wstążki. I kostki. Takich dużych w ogóle jeszcze nie miałam. No i takie podstawowe sobie wzięłam jeszcze. No i też zaczęła mi już kończyć się birmata, także 10 sztuk sobie wzięłam birmaty i takiej A4 jakby. Kolejną rzeczą to jest właśnie błyszcząco, żelowo-błyszczące medium. Chciałam sobie to sprawdzić. Też jedna z Was mi polecała, także zobaczymy. Clay Magic standardowo sobie jeszcze wzięłam jeden. No, skulało mi się moje medium. I Nuvo. Ostatnio brałam sobie dziewczęce, właśnie takie różowe. Teraz dla odmiany do też chłopięcych projektów niebieskie. Będę sobie tak te zakupy kupowała po jednym, bo jednak też troszkę to kosztuje. I teraz dodatki różne. Tu mamy jarzębinę. Tylko że ona jest tak delikatna, to jest jakiś styropian, że no niestety gdzie nie gdzie, tak jak tu mi przysłali taką brzydką, ale najwyżej to zakleję, zawsze mogę to użyć gdzieś tak między kompozycje, że nie będzie widać tego akurat tutaj. No ale też czego chcemy za złotówkę, no nie, bo to kosztowało złotówkę. No ale reszta jest w miarę ładnych, także też do różnych jesiennych kompozycji czy nawet też świątecznych, taka jarzębinka. Ostatnio brałam taką pokrytą śniegiem, więc chciałam jeszcze taką prostą dla odmiany. Złote szyszki na święta, super sprawa. Takie też małe różyczki, takie dwukolorowe. Takich jeszcze nie mam, mam tylko jednokolorowe. I takie maleńkie kwiatuszki, myślałam co prawda, że będą większe, ale przyszyte mi takie maleństwa, ale w sumie stwierdziłam, że takich maleńkich nie mam w ogóle, więc też jako gdzieś tam dopełnienie jakiejś kompozycji może mogą mi się przydać. I listki, po 10 listków. Takie właśnie bardziej w takich dziewczęcych kolorkach i takie bardziej jesienne. Następne co, to tekturki. Wzięłam sobie też troszkę tekturek, bo to jest jednak coś, co się ciągle zużywa i trzeba mi sobie dokupować. I zmyślam już o Exploding Booksie, który będę robiła dla mojej przyjaciółki na chrzest, dla mojego przyszłego chrześniaka. Taką chrzcielnicę. Tylko właśnie żałuję, że tu nie ma żadnej instrukcji, jak to się składa. Będę musiała się posiłkować zdjęciem, które tam było na stronie. Bo tu jest tyle różnych zawijasów i między tym też nie ma, bo specjalnie sprawdzam, odpakowywałam, jak widzicie, żeby sprawdzić. Nie ma nic, także mam nadzieję, że tego nie zepsuję. Takie cyferki dosyć duże są, bo na zdjęciu to właśnie nie wiedziałam, jakie będą wielkości do końca, ale fajne są. Taką właśnie rameczkę ze śniegiem na święta. Potem mąż, żona, on, ona. Będę robiła nam też po świętach, myślę, gdzieś tam w nowym roku album ślubny. Jeszcze nasz, bo nie zrobiłam, wiem, to dziwne, ale nie robiłam nigdy naszego albumu ślubnego. Więc
Jak zaczynałam sklepować, to się bardziej zajmowałam dziecięcymi albumami, a o sobie jakoś tak nie myślałam, więc teraz sobie po latach zrobię. Tu mam takie jesienne też tekturki, takich nie mam, więc fajne też będą. Samochody do męskich prac. Takie sanki mi się spodobały też, jeśli chodzi o święta. Trybiki. Dosyć sporo ich w różnych kształtach. Takie serduszka. Są różne z latarni morskiej, ze skrapińca, z laserowy love. Teraz napisy mamy grudniownik. Tu głównie mi chodziło o ten napis, który będę właśnie potrzebowała teraz. Sylwester, Boże Narodzenie, idą święta, przepisy, prezenty, choinka, wigilia, także fajne na święta. Zbliża się też po świętach Dzień Babci i Dzień Dziadka, także już sobie wzięłam, bo potem będzie ciężko z tymi wszelakimi tekturkami. Tak jak na Dzień Nauczyciela wszystkie nagle zostały wykupione, tak podejrzewam, że też lepiej to wcześniej zakupić. I taką fajną rameczkę z kwiatuszkami. Też mi się bardzo podobała. I do tego do albumu taką większą, któregoś. I też takie jakby zioła. Fajne też do kompozycji, uzupełnienie. Z tekturek to też wszystko. Następnie wzięłam sobie kolekcję Lavender Hills. Wiem, że to jest bardzo stara kolekcja, dlatego wam już nie będę jej rozpakowała i pokazywała, bo każdy ją już zna. Ale ona mi się strasznie, strasznie podobała zawsze i stwierdziłam, że ją wezmę. Kiedyś chciałam sobie ją już gdzieś zamówić, ale nie była też dostępna w sklepie. Teraz tutaj była, też tylko w tym rozmiarze niestety, bo bardziej chciałam tą dużą albo tą całkiem małą, albo najlepiej właśnie tą dużą i tą małą i sobie coś łączyć. No ale była tylko ta, więc wzięłam sobie chociaż tą. Ponieważ ja właśnie jak będę robiła album ślubny, to będzie z ślubu cywilnego. Akurat z tego też będę robiła, a tam miałam fioletową sukienkę, mąż fioletową koszulę i właśnie to będzie taki album właśnie w fioletach chciałam, żeby był. Ta kolekcja mi się strasznie podobała. I ja myślę, że na ślub też fajnie pasuje, bo są różne dechy, takie kwiaty dużo, właśnie ten rowerek to też taki mój wymarzony, także no bardzo mi się podoba ta kolekcja. Myślę, że jak połączę jakąś sobie z innymi fioletami, coś znajdę, to będzie całkiem fajne. Nawet zastanawiam się teraz nad tą karą i liną. Tam było parę takich też fioletowych kwiatów bieli, więc można by było coś pokombinować. Te motyle tam były. Zobaczę, jak to się fajnie połączy, czy z jakąś inną. Jak nie, to sobie coś dokupię. I teraz napisy. Tu sobie wzięłam takie świąteczne z kolędowanie w śniegu. Nie będę wam już czytać, bo zawsze możecie sobie zatrzymać i sami przeczytać. Z tyłu mamy oczywiście angielską wersję, ale mnie interesuje jak w większości polskie. Tu mamy z wyjątkowe okazje napisy jeden. Takie właśnie na wszelkie właśnie okazje dla różnych osób. Tu mamy wyjątkowe okazje napisy 5, bardziej takie ślubne. Na różne rocznice. I wyjątkowe okazje napisy 7, też takie właśnie urodzinowe, gratulacyjne. No różne. Przeróżne okazje. Brakowało mi takich napisów. I paski przeróżne. I jedne wziąłam sobie też z napisami. To takie ślubne. Od UHK Galerii. Z tyłu jest taki murek. Tu takie magiczne, właśnie Halloweenowe troszeczkę. Jak nie w tym roku, to na następny rok wykorzystam. Dziecięce. Następne dziecięce. Ślubne właśnie. Takie serwetki. Cięcia.
Ja tu nie pokazuję, bo i tak będę to wycinała. Tu już takie wielkanocne sobie żonkile, nie żonkile wzięłam. Bombki, które były za śmieszne pieniądze, bo były przecenione po 22 grosze bodajże. Także z tyłu takie gwiazdki są. I to, co się zastanawiam właśnie, jak ja teraz będę wycinać, bo chyba jak będę wycinać, to mnie coś trafi. Ale o tym nie pomyślałam przy zamawianiu. I właśnie, tak jak wiecie, lubię vintage, także musiały też trafić takie vintage'owe właśnie elementy takie. I jeszcze sobie zamówiłam kilka elementów do wycięcia. To jest... Co to jest? To jest Dream Garden. O. Bardzo mi się już też dawno, jakiś czas temu podobała ta kolekcja, więc z tyłu mamy coś takiego. Więc stwierdziłam, że sobie wezmę z nowej kolekcji Will Garden. I tak jak ta kolekcja mi się strasznie nie podoba, nie wiem czemu, wiecie, fajnie, że powstaje właśnie bardzo dużo różnych kolekcji, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Znaczy ta kolekcja może nie o tyle mi się nie podoba, tylko do takich codziennych prac nie do końca, bo te kwiaty, jak ja lubię bardzo motywy kwiatowe, to są jakieś takie w takich smutnych kolorach, takie mało żywiołowe, takie mało radosne może. I te kwiaty na stronach takie dosyć spore, jakoś do mnie nie przemawia, ale za to same te elementy do wycięcia podobają mi się bardzo z myślą, jeżeli chodzi o prace vintage'owe, bo właśnie ten kolor tych szczególnie, myślę, że bardzo będzie do takich prac pasował, więc nie cała kolekcja jakoś tak do mnie, bo to akurat fajne, więc stwierdziłam, że chociaż sobie wezmę te kwiatki, te elementy do wycięcia. Wiecie, może jakbym z nią popracowała z tą kolekcją, to pewnie by mi się spodobało, bo ja już tak miałam parę razy, czy coś mi się nie podobało, jak zaczęłam robić z tej kolekcji, nagle mi się ta kolekcja spodobała. Ale ja osobiście wolę takie przepraszam, dziewczęce kolory różne, takie żywe, wesołe. I wzięłam sobie jeszcze takie listki, dodatki do wycięcia, liście 5. Zawsze do kompozycji się przydają listki. I takie bardziej szarawe dodatki do wycięcia, liście 4. Także to tyle z elementów. I ostatnią rzeczą, jaką Wam pokażę, to mój gratis, który sobie wybrałam. Ja sobie wziąłam takie właśnie gwiazdki z myślą o świętach. Myślę, że do choinki, na choinkę, czy gdzieś się przydadzą fajne. I cóż, i to by było wszystko z tych zakupów. Także teraz będziemy robić tylko test tych wszystkich wykrojników. Zobaczymy, jak to wszystko wycina. Wykrojników, dziurkaczy brzegowych i tych kwiatków. No, także do zobaczenia jeszcze za chwilkę. Tylko sprzątnę tutaj ze stołu. Dobra, rozpakowałam sobie już wszystkie moje dziurkacze. Przygotowałam sobie maszynkę. I sprawdzimy właśnie, co i jak dziurkuje. Najpierw może sobie sprawdźmy te dziurkacze z kwiatkami. Ten w ogóle, tak powiem, że nie wiedziałam właśnie, jakie to są duże, bo nigdy nie miałam tych wielkich, takich 5-7 cm. Zastanawia mnie w ogóle, jaki duży musi być ten 7-centymetrowy dopiero, skoro ten już jest taki ogromny. No ale... Robimy testa. No i tak nam wykraja. Super. No i z takich myślę, że spokojnie będziemy mogli kwiatki jakieś uformować. Z flamiranu dosyć spore płatki. Może sobie nawet ten 7 kiedyś dokupię. Także ten bardzo fajny. A teraz sobie sprawdzimy ten 3,3, czy no ten 3 coś co ma. Taki. I to jest taki płatek, gdzieś taka wielkość. O, taki i taki. Takie dwa. No. Bardzo fajne. Już mi się podoba. Także dziurkacze mamy z głowy.
Teraz następna sprawa to dziurkacz, którego się boję. Odblokowujemy sobie go. Tak, nie wezmę takiej cienkiej, bo to będzie bez sensu test, tylko właśnie jakąś taką troszeczkę grubszą. Żebym sobie szerokość wzięła. Czekajcie, wezmę sobie może jakąś inną, bo szerszą. Powinna mieć krafto. O, jest kraftowy. Ostatnio mi został ścinek taki szerszy. No i co? I sprawdzamy. Jezu, jakie to. Ten chyba sobie wziąłem za grubo. Strasznie cienko idzie. Albo za gruby papier, ale on też taki gruby zaś nie jest. No ale cóż. Matko boska. Nie, czekajcie, jak to jest. Tak chyba. Tak. Nie, nawet fajnie wykraję. Ale wiecie, to spróbuję sobie teraz na jakiejś takiej troszkę cieńszej. Albo białej po prostu. Bo kraftowy to nawet nie wiem, ile ma grubość. No ten troszkę lepiej. Nie, mnie nic nie strzępi. Ja jestem bardzo zadowolona. Fajnie wygląda. Super, wszystko wycina bez żadnych. Ładnie przedłuża wzorek. Jeszcze sobie raz zrobimy. Z tą koronkę to dopasować to. Jak to tu jest? Tak. Bardzo fajny. Nic nie strzępi. Bardzo ładny. Sobie to nawet zostawię, bo już można to uciąć, do czegoś wykorzystać. No i zamykamy. O. Miejsce zajmuje fajne. Ja jestem zadowolona. Czekajcie, sprzędzę sobie te ścinki, bo... No to teraz tak, skoro dziurkacze mamy już sprawdzone, to myślę, że można przejść do ja nie będę już oddalała, przybliżała, podwyższała tego statywu, zrobimy już tak, wam pokażę, co po prostu wycięło. Muszę to wyjąć, bo co mi się to... Czekajcie, tej platformy nie rozpakowałam sobie wcześniej. Wygląda tak. I cóż. Które by to... Gdzie ja mam dużą tą jeszcze? Nie przygotowałam sobie dłużej chyba. Chyba, że to... Nie, albo weźmiemy tą kraftową. Sobie wezmę taką cieńszą. Weźmiemy sobie moją kanapeczkę. Z tej strony, bo w to mi nie wejdzie. Ja już mam tak zniszczone płytki, wam powiem, że najwyższy czas je wymienić. Też będę musiała już sobie w końcu, bo dramat. No i super. Wycinę. Zobaczcie. Taką,
Taką, taką i taką maleńką. Bardzo fajnie wycina. Także tą platformę mamy już z głowy, fajnie wycina, super. I teraz te małe wykrojniczki jeszcze sprawdzimy. No to sobie musimy wziąć to. Zrobimy sobie jakąś małą. Wejdzie tu. Muszę przesunąć troszeczkę. Mam nadzieję, że Wam to wyszło wszystko. Widzieliście, bo ja tak teraz nie patrzyłam trochę. Specjalnie tylko raz przyjadę. Ale już po jednym razie fajnie wycinę. Super. To mamy sprawdzony. Teraz weźmiemy sobie, sprawdzimy te kwiatuszki. Coś mi spadło. Zrobimy sobie tak. Jeden, drugi i jeszcze jeden ścinek potrzebuję, kawałek trzeci. Jeden. Drugi. I trzeci. Coś takiego. Gdzie można po tym dociąć. O. I myślę, że to będzie całkiem fajnie wyglądało, te kwiatuszek z foamiranu. Fajnie. I ostatnie, świąteczne na czasie. Ojej, tu tych elementów będzie i będzie. Chociaż wiecie co? Może nie będę Wam wszystkich robiła testów, jak wykleję, tylko weźmiemy sobie pierwszy. O, jak to jest mocno przyklejone. O, tam po prostu wytnę, bo wiadomo, że każdy z tych wykrojników będzie wycinał tak samo dobrze. Wykroimy sobie tylko choineczkę. No i super. Fajnie, wszystkie wykrawałem dobrze, nic się nam nie szczępi, także jestem zadowolona z wszystkiego, co tutaj kupiłam w tych zakupach. Świetna sprawa. Także o, to są moje wszystkie wycięte rzeczy. No i na dzisiaj się już żegnam. Po tym teście tych wszystkich wykrojników dziurkaczy, możecie pisać, co Wam się najbardziej podobało. Misty Wam już nie pokazywałam, ponieważ tych filmików jest już mnóstwo. Nawet Karolina Czołba tam nagrywała na pewno, jak stemplować Misty. Także nie będę Wam już tam dogrywała specjalnie tego.
Tak więc, no cóż, to są moje zakupy. Tak jak mówię, możecie pisać, co Wam się najbardziej podoba. No i ja się bardzo, bardzo z nich cieszę. Naprawdę, tu jest wiele rzeczy, na które już długo, długo, długo polowałam. I cóż, na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, bo jak zwykle ten film będzie długi przez ten jeszcze test tych wykrojników. Także ja Wam życzę miłego dnia. Ściskam Was ciepło i pa, pa!